Według wstępnych szacunków w kraju zebrano ponad 30 milionów złotych. To informacja jeszcze sprzed południa. W Jeleniej Górze kwestowało ponad 400 wolontariuszy, którzy ze specjalnymi puszkami przeszli miasto wzdłuż i wszerz. Zdecydowanie, niestety czasami było więcej ich niż normalnych ludzi, ale teraz zbierają, puszki są w miarę ciężkie. Mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej zeszłoroczny rekord pobić, czyli ponad 50 tysięcy zbierzemy u nas w sztabie. Marzeniem byłoby, żeby zebrać w Jeleniej Górze ponad 100 tysięcy. Jednego roku się udało, może i w tym roku się uda. W tym roku wolontariusze zebrali ponad 89 tysięcy złotych. Nie zabrakło też licytacji. Przedmioty przekazywane na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co prawda nie osiągały zbyt wysokich cen. Jednak tu liczyła się przede wszystkim chęć pomocy innym. Czy jeleniogórzanie są hojni? Oczywiście, jak zawsze są hojni. To już moja trzecia zbiórka. I jeleniogórzanie zawsze dopisują. Tym bardziej, że pogoda jest dobra dzisiaj. Przeważają monety czy banknoty? Monety jednak, mimo wszystko. Zbierałyśmy, dostaliśmy całą reklamówkę drobniaków, także trochę nosimy. Proszę Państwa, niesamowity przejazd ekstremalny z Jeleniej Góry albo z innego miejsca, gdzie tylko sobie życzycie, na samą Śnieżkę, po tych strasznych kamieniach, po tych górach, nad przepaściami i to się jedzie ze Strażą Graniczną. Także przyjdźcie, możecie to wylicytować. 4 osoby samochodem takim prawdziwym, terenowym wjeżdżamy na samą górę. Oprócz tego wspaniała tablica Granica Państwa, Straż Graniczna dała do licytacji i co jest jeszcze ważne, proszę Państwa, niesamowita rzecz na zakończenie. Na zakończenie, oprócz oczywiście naszych ulubionych tortów, które koniecznie muszą być licytowane i maskotek różnych służb, które działają na terenie kraju Polski, Jeleniej Góry, wszędzie, dodatkowo najważniejszą rzecz mamy, proszę Państwa, piękny pulower, bezrękawnik prezydenta miasta Jeleniej Góry. Pulowerek to tak, szczerze mówiąc, jedna z druhen dowodzących harcerzami mi to podsunęła, bo nie wiem skąd się wzięło to, że no chyba do osoby niekoniecznie mi życzliwe, które najczęściej uaktywniają się na portalach anonimowo, bardzo często złośliwi piszą o moim czerwonym sweterku, czy bezrękawniku, który bardzo lubię i używam go. Więc pomyślałem, no proszę bardzo, skoro ten bezrękawnik takich interesuje, to niech licytują. Popularny czerwony sweterek wylicytowano za 110 zł. Bądź co bądź, to jest pulowerek pierwszej osoby w mieście, także myślę, że to jest bardzo znaczący przedmiot licytacji w dniu dzisiejszym. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jeleniej Górze odbywał się na Placu Ratuszowym. Atrakcji było sporo. Po południu przed dużą publicznością wystąpił zespół Sumptuastic, szczególnie entuzjastycznie witany przez młodszych jeleniogórzan. Czy warto wspierać WOŚP? Zapytaliśmy przechodniów i wolontariuszy. Opinie nie były jednomyślne. Dlaczego ty wspierasz Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Lubię pomagać innym. To pierwszy raz pomagasz? Tak, pierwszy raz. Ja wspierałabym, ale coś się dowiedziałam o panu Owsiaku i przestałam. W naszym kraju niestety ta pomoc dla maluszków, jak i teraz dla osób starszych, no nie jest do końca taka sprawna. Dlatego warto zawsze wrzucić pieniążek dla orkiestry, bo wiemy, że te pieniążki idą na dobry cel i że tym dzieciom pomoc się na pewno bardzo przyda. Głównym elementem wczorajszego wydarzenia był koncert jeleniogórskiego zespołu Leniwiec, który oklaskiwało kilka tysięcy osób. W Jeleniej Górze nieco wcześniej niż w całej Polsce fajerwerkami rozpoczęto światełko do nieba. Widowiskowy pokaz sztucznych ogni był kulminacyjnym punktem jeleniogórskiego 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.